Hej, 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 siemaneczko, witajcie z tej strony Karol z kanału dla Gentlemana. Dziś zapraszam was na recenzję produktu do Berody. Taka troszkę dziwna kwestia z mojej strony, ale dostaję od was komentarze, iż czasami brzmię jak Robert Makłowicz. Mogę wam powiedzieć szczerze, że nie zwracam na to uwagi, ponieważ jak wiecie, staram się, aby to, co przekazuję z ust do was, było na tyle ciekawie zaintencjonowane i ten głos, żeby był na tyle pożądany, żebyście się nie znudzili słuchaniem mojego głosu, bo jednak większość czasu jest to słuchanie mojego głosu i oglądanie mojej osoby, więc i też umiejętności aktorsko-foniczne muszą być na wysokim poziomie. Dobrze. Dzisiaj marka Apothecary 87, nie będę ukrywał tego, wpadła ostatnio bardzo wysoko na moje piedestały, jeśli chodzi o użytkowość. I idziemy dzisiaj z kolejnym produktem do brody. Używam go już długo, ponieważ no, broda już moja takowa też jest długa, więc muszę o nią dbać, muszę ją zmiękczać. Dzisiaj porozmawiamy o olejku Apothecary 87 Original Recipe Beard Oil. Oczywiście Apothecary ma też drugi zapach, Vanilla Mango. Jego nie testowałem, będę go w najbliższych dniach testował. Na pewno się podzielę z wami moimi przemyśleniami na Instagramie, także wbijajcie na mojego Instagrama. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Original Recipe. Zawsze, jak wiecie, zaczynam od zapachu, nie inaczej będzie dzisiaj. W olejkach jest to bardzo ważna kwestia. Ostatnimi czasy był na kanale film o balsamach do brody. Za chwilę będę robił po wszystkich, że tak powiem, moich analizach. Będę robił film o olejkach. Jak, co, gdzie, z czym i kiedy, żebyście wiedzieli, jakie olejki, do czego, jakie składniki są ok, jakie składniki są mniej ok, co możemy spotkać na głównych piedestałach, w składach, w tych substancjach. Na pewno do tego filmu dojdzie i czekajcie na niego, bo już niedługo się pojawi na kanale. Zapach Apothecary 87 Original Recipe jest omówiony przez autora, przez producenta jako patchoulia i drzewo sandałowe. Nie ukrywam. Jeśli oczywiście, wiecie, te zapachy są na papierach, to czasami jak ktoś powie, patchoulia, drzewo sandałowe, taki zapach, powiedzmy, średni, może nie będzie do mnie przemawiał. Ale powiem wam otwarcie, że jeżeli ten olejek otwarłem i no po raz kolejny Apothecary 87 wprawiło mnie w osłupienie, tak jak przy pomadach, że te zapachy były syropu klonowego, tak tutaj ta patchoulia, drzewo sandałowe, może nie do końca jest to tak w 100% ten zapach tak przedstawiony, ale uwierzcie mi, bardzo oryginalny, intensywny i wręcz w momencie, kiedy nakładam ten olejek na noc, bo mam taką, że tak powiem, tradycję nakładania olejku na noc, aby zmiękcić zarost. Więcej o tym dowiecie się w filmie o olejkach. Rano budząc się, oczywiście broda jest rozkosmana, ale nadal pachnie nim. Olejek oczywiście jest perfumowany, ma dodatki olejków eterycznych. To nie jest 100% natura, jak na przykład Mr. Beer Family, ale na przykład bardzo dobrą opcją jest to, iż mniejsze butelki, tak jak tutaj widzicie, mają po 10 ml, więc jeżeli chcecie sprawdzić sobie ten olejek, jak on pachnie, jak działa, bez problemu sobie zamawiacie taką dziesiątkę, próbujecie, no i powiedzcie, albo do niego wrócicie, albo do niego nie wrócicie. Zapach przyjemny, intensywny, bardzo męski, taki perfumowany, nawet nie trzeba perfumów używać i uwierzcie mi, bardzo długo pachnie, ale nie jest angażujący, nie jest przejmujący, żeby, wiecie, przejmował wszystkie inne zapachy dookoła. On jest delikatny, on nas muska po nosie. Co o aplikacji? Bardzo tłusty olej, konsystencja tego oleju. On jest tłusty, mocno olejowy olej i zostawia ten film tłusty na brodzie, więc warto pomyśleć przed jego użyciem, aby dostosować się do instrukcji, które o których mówi producent. Czyli tyle, ile producent mówi, czyli te kilka kropel oczywiście dostosowujemy do długości brody i wtedy dajemy ją, ponieważ wtedy no, nie będziemy mieć tego problemu z przetłuszczeniem brody. Zmiękczanie, nadawanie brody puszystości, objętości, tak, jak najbardziej, naprawdę. Pod tym względem po kilku tygodniach jestem w szoku, ponieważ tak jak widzicie, ja nie skracam brody.
Nie skracam włosów, idę w dzika, staram się to trzymać jak najbardziej naturalnie oczywiście, wąsa sobie delikatnie obcinam i robię sobie tylko kontury. Nic więcej, ponieważ wiecie, łatwo jest zepsuć sobie w obecnych czasach i fryzurę, i brodę. Skrócicie za mocno, później wam się to nie będzie podobać, nie będziecie mieli kąta i tak dalej. Łatwo to wygląda w poradnikach, ale uwierzcie mi, to nie jest takie proste. Dla zwykłego śmiertelnika, jakim ja jestem, nie jestem barberem, jestem entuzjastą kosmetyków i pasjonatem, machnę ręką, poczekam, barber będzie miał więcej do roboty i będzie miał z czego strzyc. Konsystencja olejowa. Natłuszczanie brody, takie bym powiedział w punkt, jeśli nie damy za dużo. Czy broda się świeci? Tak, troszkę się świeci, ale to jest normalne przy olejkach. Czy zostawia tłusty film na telefonach? Tak, jak przyłożycie, to jest normalne przy olejkach. Głównym składnikiem jest tu olej z pestek. Winogron na pierwszym miejscu. Mamy olej jojoba. Nie jojoba, dostałem taki komentarz, jojoba, olej jojoba i kilka innych składników. Generalnie 4-5 składników w tej substancji, nie ukrywam, olejek nie jest trudnym kosmetykiem do zrobienia, więc i ten skład nie może być jakiś skomplikowany. Apothecary 87 tutaj znowu po raz kolejny udowadnia to, iż jest takim wyłamywaczem, takim outsiderem w kwestii zapachów. Znowu coś innego. Oczywiście on jest, nie jest tak szokujący jak te pomady, ale naprawdę sam Original Recipe sam w sobie wystrzela mi z butów. Uwielbiam ten olejek nałożyć sobie na noc lub rano, żeby mnie naładował taką energią, bo naprawdę wybucham wręcz po nim, jak go naładuję i na cały dzień jestem taki naładowany. Jest to bardzo fajna kwestia. Użytkowość, tak jak mówiłem, kilka kropli wystarczy, bez najmniejszego problemu. Co nam oferuje ten olejek? Po testach, po moich przemyśleniach, mówię wam otwarcie, zmiękczenie brody bardzo dobre, bardzo fajnie, ona się robi mięciutka, włosy robią się podatne, skóra pod spodem jest nawilżona, nie zostają na niej żadne wypryski, nie zauważam żadnych reakcji, że tak powiem, anafilaktycznych i alergicznych na skórze. Nie było żadnych kwestii, jeśli chodzi o składniki, nie czerwienie się, więc zarost i skóra in plus, zapach in plus. Ten rozmiar też, design sam opakowania jak najbardziej do mnie przemawia. Wiecie, nadal mówię tutaj o tym, iż to mam takie oldschoolowe barwy Apothecary 87, lecz jaka jest różnica? Mamy do czynienia tutaj ze zwykłą buteleczką, tak jak zobaczycie, ja sobie ją podkręcę, nie ma pipety tutaj. O Boże, jak on pachnie, naprawdę, uwierzcie mi. Nie ma tutaj pipety, więc albo sami się zaopatrujecie w pipetę, albo po prostu go sobie lekko z buteleczki kropicie na dłoń. Też żaden problem. Zmiękczenie skóry, zmiękczenie brody. In plus, zapach in plus. Bardzo fajne, bo jest, mamy rozmiar dyszkę i 50, więc też to nam ułatwia wybór tego olejku. Jeśli chodzi o olejek Apothecary 87, ja mówię, oni najbardziej, marka Apothecary 87 najbardziej uderzyła w to, iż żeby to był oryginalny zapach. Więc tutaj naprawdę szapoba. Skład, tak jak mówiłem wcześniej, olej z pestek winogron, olej jojoba, olej jojoba. Także jest tych kilka kondycjonujących składników, które będą nam nadawały brodzie powera i tego wzmocnienia. I tyle. No, generalnie w kwestii tego olejku nie mam wielkich żadnych minusów. Ewentualnie minusem mogłoby być to, iż w 10 ml nie znajdziemy pipety i musimy go sobie sami aplikować, ale myślę, że to nie ma najmniejszego problemu dla wprawionych brodaczy. Oczywiście opakowanie jest kartonowe, tak jak widzicie, i w tym znajduje się ta karta taka klasyczna dla Apothecary plus oczywiście sama zawartość, czyli olejek. Co ja mogę wam więcej na ten temat powiedzieć? Podsumowując, tak jak wam mówiłem już kilka recenzji temu, staram się teraz spisywać sobie te wszystkie wnioski i strzelać wam myślami jednym strzałem. Nie chcę robić dużo przerw, nie chcę robić dużo cięć ze względu na to, wtedy jest to takie, wiecie, spontaniczne i wygląda to na tyle profesjonalnie. Olejek Apothecary 87 Beard Oil, tak, co nam oferuje z mojej perspektywy, z tego co użytkowałem? Na pewno przede wszystkim zajebisty, niesamowicie niepowtarzalny zapach, bardzo dobre kondycjonowanie skóry, zmiękczanie skóry i włosów na brodzie, zmiękczenie, nadanie włosom objętości i takiej, wiecie, boostu naładowania, ta broda staje się bardziej mięsista. Naprawdę przy tej długości, którą mam teraz i chyba to jest najdłuższa broda, jaką kiedykolwiek miałem do tej pory,
Naprawdę nie wygląda to źle, te włosy są zmiękczone, poddają się szczotce i te, co oczywiście są już słabe, wypadają. Więc generalnie, jeśli szukacie jakiegoś nowego olejku, a nie mieliście Apothecary 87, spróbujcie. Naprawdę, moim zdaniem, bardziej Original Recipe niż Vanilla Mango, bo z tego, co słyszałem, nie testowałem, ale z tego, co słyszałem, Vanilla Mango jest mdła. Więc no, można to oczywiście każdemu inaczej przypisać, bo każdy lubi coś innego. Ja generalnie jestem bardzo zadowolony. Na pewno po skończeniu tej dziesiątki przejdę sobie do pięćdziesiątki. Ta pięćdziesiątka już jest z pipetą. Naprawdę zapaszek bomba. Kondycjonowanie, napuszenie brody. Bomba naprawdę. Apothecary postarało się, jeśli chodzi o ten Beard Oil. Generalnie marka bardzo dobrze i coraz lepiej odsłania się, że tak powiem, odsłania swoje karty przede mną. Nie wiedziałem, iż mają taki wachlarz produktów, bo nie wszystkie znałem, a naprawdę jeszcze jest ich bardzo, bardzo dużo. Recenzja jest. Olejek dobroty jest. Check. W następnym tygodniu przygotujcie się na dwa filmy. Będzie poradnik, będzie recenzja. Wy jesteście na kanale Dla Dżentelmena, ja mam na imię Karol. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, jeśli tego nie robicie. Zbliżamy się do magicznej cyfry 2000. Myślę, że dziś to minie, więc dzięki Wam bardzo za to. No i lecimy do przodu, wiecie. To jest tylko cyfra. Always forward, never backward. Dzięki za dzisiaj. Na razie, cześć. Pa!